Dzień dobry. Wodku, powiedz mi, czemu robisz takie rzeczy? Jakie? Przychodzi laska, już się rozbiera i nie ściąga majtek. Ty to zrobiłeś właśnie tym wejściem. Dzień dobry. Co to jest? Tak. No ale co, to źle? Tak. Chodzi ci o to? Dałem im przedsmak, go zabrałem. A kto daje i zabiera, ten się w piekle poniewiera. Panie! Panie! Którą mamy godzinę, pan mi powie? Zajebisty mam zegarek, czy to co? Chlupnie. Chlupnie? Nie chlupnie. O Boże, świat nie przewróci. We Wrocławiu nie chlupnie. We Wrocławiu kradną małe kotki. Wrocław nie jest częścią Polski. Kraków jest częścią Polski. Warszawa jest częścią Polski. Lublin jest częścią Polski. Ale Wrocław nie jest częścią Polski. Wrocław, według Wikipedii, wieś, która liczy 3500 mieszkańców, nie jest częścią Polski. Możecie myśleć, że dzisiejszy odcinek będzie o tym, że jest prohibicja we Wrocławiu, ale nie. My wnioskujemy o wyłączenie Wrocławia z Polski. Bo Wrocław nie jest częścią Polski. Nie jest. Ja się trochę boję. Odsuń trochę stół, się nie przewróci. Idziesz do sklepu we Wrocławiu. Wieczorem, 21:15. Dzień dobry pani. Dobry wieczór się mówi o tej porze. Podoba mi się pani? Nie. To nie szkodzi, bo ja chciałem wódkę kupić tylko. Pani już sobie może pójść. Pani mi sprzeda, czy nie? Nie, bo Wrocław nie jest częścią Polski. Pan się tutaj nie napije. W Polsce, jak będziecie szli chodnikiem, jak zróbcie tak, to wszyscy będą wiedzieli, że Wrocław nie jest częścią Polski. Do 30 września następnego roku nie można kupić po 21 alkoholu we Wrocławiu. Moje pytanie brzmi, jak mamy zrobić lekkostronnicze piwo we Wrocławiu? Wszyscy będziemy robić ten znak. Wrocław nie jest częścią Polski. Jak się to trzyma, tak? Zostawmy sobie prawą rękę na jakieś inne miasta, jak będziemy chcieli wyjebać z Polski. Ty sam. Jak? Nie ma nikogo, okej. Pani Kasia, na dziś. Ale słuchajcie, to jest gorsze jeszcze. Co jest gorsze? Jeszcze kurwa coś się stało. Jest, trzymaj się teraz. Islandia nie jest częścią Polski. Parlament myśli, jakby tu zrobić, żeby nie można było kupić papierosów. Papierosy będą dostępne tylko dla ludzi na receptę. Czyli tylko dla bardzo uzależnionych. Islandia nigdy nie była. A co by było, gdyby Islandia była częścią Polski? Co by było, gdybyś mieszkał we Wrocławiu i w Islandii jednocześnie? I nie mógłbyś ani pić, ani palić. I miałbyś prohibicję na alkohol i na fajki. Cześć mam, cześć, jeszcze nagrywamy. Pierwszy raz w lekkostronniczym takie dzieje. Mamy grupę na Facebooku. Przemat. Włodek nie jest częścią Polski. Tak będę wykluczał. Po kolei będę jechał. Po każdym tym Polaczku. Proszę bardzo. Włodek nie jest częścią Polski. Nie, mów, broń się. Broń się? Brzmi jak broń się. Temat przewodni dzisiejszego odcinka jest powiązany z eventem, bo nie grupą. To też jest kurde. Ojeju, gdzie jest nasz 6-letni Włodeczek? Krzysztof powiedział kurde. Ojejku, kurczę. Jaki jest dzisiaj temat odcinka? Powiedz wszystkim ładnie Włodeczko. Protest przeciwko zakazowi sprzedaży alkoholu po 21 we Wrocławiu. Zapisane 30 milionów ludzi. Czy w ogóle w tej grupie ktokolwiek napisał, że Wrocław już nie jest częścią Polski? Jeszcze nie. To ja bym bardzo prosił, czy wszyscy oglądają lekkostronniczego z Wrocławia, Karol? I z Islandii. Myślę, że ktoś się może obrazić za to, że wyłączyliśmy właśnie Wrocław z Polski? Myślę, że jedynie może obrazić się Polak. Polak, który również mieszka za granicą i nie jest częścią Polski. Polak, który jest częścią memu na dziś. Powiedz im, czy muszą iść! Lydia! Natychmiast! Mówi Wenchi. Nie rozmawiaj z ziomstwem Krautsami. Kręcą z nimi filmy kanadyjskie. Przyprowadzają nam nie Polaków do Polski. To jest nie polski film. To już nie musimy mówić. O, o, jak się nastroszył, pióro puszył się. Lidia! Powiedz im, że muszą iść! Natychmiast! Mówiłem ci! W wielu filmach rolę naszych złych braci ludzi z zagranicy pełnią Rosjanie. Bądź też aktorzy grający Rosjan. Taka grupa zwana Daniel Obrys. I można by się obrażać. Mówiłem ci! Co by było, jakby taki Polak poszedł do sklepu nocnego i chciał kupić fajki? Czyli we Wrocławiu? Nie, w Islandii. Ja nie wiem po co, ale on może wiedzieć. Mówi się na Islandii. Włodek nie jest częścią języka polskiego. Ja wciąż nie rozumiem, skąd to się wzięło i jak to wymyśliłeś. To coś znaczy, to kółko? Tak. To jest archetyp. Kurde, ja tak robię i u mnie nie brzęczy tak jak u ciebie. U mnie zegarek się psuje. On brzęczy. To jest takie kości takich małych małpek. No. O, mamki są mądre. Jak sobie skubią, siedzi taka małpka, no obryć. Tak skubią, to jedzą. Tak, to faktycznie dowodzi mądrości małp, prawda? Małpki nie są częścią Polski. Na Islandii nie kupicie fajek, jeżeli nie jesteście chorzy bardzo na nikotynowość. We Wrocławiu nie kupicie browara po 21. A co, jeżeli jest mecz po 21? To co mamy zrobić w tym Wrocławiu, który ma być stolicą kultury polskiej? Nie jesteś częścią.
częścią Polski. Wrocławiu, ty nasz Wrocław. Karol, zabiją nas za ten odcinek. Obraziliście się już. Lubię Wrocław. Byłem we Wrocławiu. Ładny rynek. Knajpy są fajne. Fajne są te krasnale, co są porozstawiane. Ale nie jest częścią Polski. Nie obrażajcie się, wrocławianie. Przecież my tylko żartujemy. Wrocławianie, podrapcie swoją koleżankę po kolanie. Niech się lepiej poczuje. Niech jej lepiej się stanie. Może tobie też coś się stanie? Głupi pan jest. Ja z panem nie gadam. Jacy. Teraz głupsze te piosenki na koniec. I my, i wy jesteście już. Lekko stronniczy.